Dzień dobry, dzisiaj Bael, o którym mówiłem już wcześniej. Postać dziwna, postać trudna, ale postać ciekawa i fajna. Co on robi? Akurat mi się tu treasure room pojawił, więc mogę pokazać. Ten kocur, co on na mnie siedzi, jest moim największym wrogiem i będzie mnie tutaj sabotażował przez dużą część gry, bo on teraz wyszedł, jakby już jestem normalnie sobie tako i on się tak będzie kręcił wokół itemu. Ja ten item chcę wziąć, ale jak nie wezmę tego itemu, wyjdę z pokoju. Jestem zmuszony go wziąć i kocur wraca na swoje miejsce. Dlaczego jest to takie ważne, że jestem zmuszony brać wszystkie itemy? Zobaczycie później, w momencie, kiedy dostanę nowe przedmioty, które ten mod też dodaje. Your politics bore me. Okej. Roll? Duality jest spoko, duality sobie wezmę. I soul heart, okej. Przedmioty, o których mówię, one częściej dają jakieś zalety? Ale lubią też mi życie uprzykrzyć. O, to są te itemy, o których mówiłem. Itemy, które nie są do końca dobre i nie są do końca złe. To na przykład powoduje, że zjadam 5 losowych pigu. I mogą te być piguły dobre i mogę się cieszyć, że to podniosłem. Mogę dostać złe piguły i narzekać, że dostałem 2 tears downy pod rząd. Może się to wydarzyć. Dlatego ta postać jest challenging, bo jestem zmuszany podnosić te przedmioty. Co to? Shows you the vision of an item on pickup. Dostanę Cricket's Body. Grałem tą postacią raz i to odlokowałem po haszu, po którym umarłem, więc fajnie będzie pokazać jeszcze jakieś unlocki może tej postaci, co on tam daje. A tego Cricket's Body chcę. Tego Cricket's Body bardzo chcę. A też widać, że w Treasure Roomie jest pokazane, że item jest, tam go nie ma. Bo wyszedłem z pokoju i ten kot wziął ten item i tych bombsów tam już nie ma. Więc warto jest to mieć na uwadze, żebyście wy podczas oglądania też się zastanawiali: ej, czemu itemu z Treasure'a nie wziąłem, jak tam jest gwiazdeczka taka. Dobra, boss. Blighted Ovum. Od momentu, jak zacząłem robić kanon, to zacząłem dobrze czytać imię tego bossa i dostałem 2 razy damage. A właśnie, Baal zaczyna ze śmieszną liczbą obrażeń. Bardzo to pomaga w early, bo nie muszę się męczyć. Aj, pozbyłem się. No i to jest jeden z tych złych itemów. Będę miał 2 black hearty zamiast czerwonych serc. Jak wyjdę, jestem zmuszony to wziąć. Nie mogę jakby tego nie wziąć. I dało mi czerwone. Yikes. Już się zaczyna. Dobra, wchodzę tu. Mój cel na dzisiaj jest pokonać tą postać, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Wezmę to otworzę. Nie chcę tego. Chcę to pokonać, bo jest to naprawdę trudna postać. Jakby, jeżeli ktoś dawno nie miał wyzwania w Isaacu, to spróbujcie sobie Baela, to jest naprawdę wyjątkowo ciekawa postać. Mogę grać troszkę słabo, wybaczcie, jestem troszkę zmęczony, ale jakby nie zmuszam siebie, tylko jestem zdania, że będzie po prostu dobrze. I mam ochotę pograć tym Baelem i go skończyć. Wielkie newsy Isaacowe. Isaac Online Co-op Beta, podkreślę beta. Potwierdzone info, że będzie w ten piątek będzie można zagrać w betę koopa Isaaca. Tak jak oglądacie to dzisiaj, a u mnie to ja nagrywam już to w środę. Nagrane będzie na pewno, ogarnę sobie kolegę i sobie zagram online koop The Binding of Isaac. Może jakieś unlocki mu pomogę dostać, to jest fajny pomysł. Ja sobie tam wbiję na deadgodzie. O, i to jest przykład itema, który chcę zrolować. Cut's Needle, Tears Up. I may randomly lose health upon entering new floors. To jest risky, ale duży tears up. Bardzo duży tears up i bardzo duży speed up. Nie mogę powiedzieć nie, tylko muszę zacząć grać dobrze. Ale ten tears up mi w tym pomoże. Jest taka piosenka Metaliki, Fight Fire with Fire. I sam tytuł pasuje do tego, co chcę tu osiągnąć. Mianowicie pokonam tego moda ogniem, czyli jak będę silniejszy, to będę w stanie szybciej przeciwników pokonywać. Dzięki czemu będę też w stanie nie umierać. Tym szybciej umrze, tym mniej okazji będzie boss miał, żeby na przykład taki Wormwood nie będzie miał okazji, żeby mnie uderzyć. Żryj to. No. Idę w Angel Deal. Nie ma mowy, że wchodzę w Devil Deal, to jest bardzo zły pomysł. I Blood of the Martyr jest świetny. Nie wiem, czy potrzebuję klucza. Nie wiem, czy Mega Shotana pójdę. Bo jak już mówiłem, ta postać jest trudna. Moim celem dzisiaj nie jest jakiś specyficzny cel, tylko żeby to przejść. Ale idzie dobrze. Idzie dobrze. I to duality też bardzo pomoże. Mogę iść po prostu ciągle te Angel Roomy. Nigdy nie dostanę. Znaczy, dostanę Devil Deala, tak. Jak będę chciał, to będę mógł wejść, jak będę miał wyjątkowo dużo zdrowia. Ale to powiedział, że muszę. Ała. Te ogniska sobie wysadzę. Plus, nie będę tracił HP tego, co tam było napisane. Jeszcze. O, Blackheart, dzięki. Dobra, do Super Secretu bym sobie wszedł, który jest tutaj na dole.
Golden Horseshoe. Jest to trinket na papierze dobrym. W praktyce nigdy, przenigdy mi nic nie dał. Dosłownie nic on nigdy nie zrobił mi. Czy ja mam, nie wiem, brak szczęścia? Jestem jak zły Dream. Nie wiem, zły Dream nie czytuje. Oj, to był głupi żart. Ale ostatnio się naoglądałem Karla Jobsta. Dobrze przeczytałem, mam nadzieję. No, nie chcę tego. Charge'ów nie ma, ej. Jakbym to podniósł, to charge miał. No to ciekawe. Naoglądałem się Karla Jobsta, tych i starszych filmów, i tych nowszych, i tak. Że o tym Dreamie, o Billy Mitchellu, tej dramie, że z tym sądem. I jakby dla mnie to jest dzikie. To jest świat speedrunów. Nigdy sam speedrunować niczego tak za bardzo nie próbowałem, ale wielki szacun dla osób, które to robią, że potrafią włączyć grę i przejść ją w 100% i zwrócić za nią kasę. I że jeszcze Steam na to pozwala na przykład. Gdzieś tam na ekranie się pojawi film, o którym mówię. Lighter jest dobry. Nie wiem, jak ten promis działa, że kiedy dostanę ten item. Chciałbym go dostać już, bo Cricket's body jest tier delayem. Więc tak naprawdę nigdy nie dostałem żadnego tier zapa, tylko teraz dostałem tier delaye. Dostałem więcej niż 5 tiersów. Dobra, tu. 40% chance for you to contact this slippery creepy room. Brać niewiadomy, czy... Rezrolować? To jest słabe, nie. Okej, to jest lepsze. Tutaj? A właśnie, Bael ma 2 spacebary i 2 te... z karty, więc fajnie mi się nie opada. Dobra, muszę uważać teraz, bo ja wiem, jak niektóre rzeczy w tej postaci działają. Muszę uważać, jak używam kost, jak trzymam spacebary. Ja muszę ciągle trzymać tą książkę głupią, bo jak nie będę jej trzymał, to Bael mi weźmie spacebara i usunie mi moją kostkę. Miałem taką sytuację, jak próbowałem nagrać. Okej, to jest... Okej, health upasę wezmę. Idę kolejne alternatywne? Znaczy, otworzę sobie przejście na alternatywne, żebym przypadkiem bomby gdzieś głupio nie postawił. I pójdę po fragment noża. Możecie się chyba domyślić, co chcę zrobić. Albo iść, albo nie iść po fragment noża i zamiast tego to zrolować po prostu. Chociaż role tu są nawet ryzykowne, bo mogę dostawać te słabe itemy. Więc ja bym wolał sobie najpierw nacharge'ować mój item i potem... Że item w sensie, że mój Infinity, The Infinity, o, tak się nazywało. Chciałem to nacharge'ować i wtedy bawić się w rolowanie czegokolwiek w tych treasure roomach. Bo wtedy mam 2 role. Po 2 rolach już jest naprawdę mniejsza szansa, że dostanę kurde jakiś słaby koci item. Dobra. Roll? Varicose Veins. Tak zroluję. Magneto. Magneto jest okej. To mogę wysadzić. Chyba. Okej, to myślałem, że wysadzi tą maszynę, ale wysadzę ją sam, jak grade mnie tego wymaga. Okej, jestem ciekaw, jak to działa, bo to jest napisane, że jak mam Devil Deala na 100%, to dostanę Curse of the Blind i z Curse of the Blind dostaję Tears Upy. Jak to działa, jak mam Duality, że jak mam 100% szansy, to mam Curse of the Blind? Nie zmienia to faktu, że i tak tego nie wezmę. Boss. Mam dobry run. Mam szansę naprawdę to fajnie ugrać. I bardzo mnie to cieszy. 30 coins removed. Wezmę. To jest fajne akurat, bo teraz w pierwszym sklepie nie wysadzałem maszyny dotacji, więc jest dobrze. To jest super, daj mi to. Już kif tego lightera, jakby chcę mieć więcej nagród z challenge roomów, bo to się może naprawdę przydać. Jakieś HP, jakieś skrzynki, jestem za. Ale wracając, chcę wejść do sklepu i chcę się pobawić restockiem. Może coś mi się uda wyczarować, bo tylko raz mi kasuje te 30 coinów, więc jestem za. Chcę to wykorzystać. Kompost. Sharp plug. Na tej postaci, gdzie mogę łatwo przegrać. Dobra, to jest jeszcze lepsze. Co za item? Jar. O, i 2 trinkety. Tak, to jest, co szukałem. Uroboros? Uroboros to jest zły pomysł. Ja nie chcę. Fajnie by było dostać jeszcze tego blue mapa. Mógłbym sobie łatwiej secret roomy znajdywać. Niestety to nie wyjdzie. Ale mam 2 trinkety, więc jest jeszcze lepiej. Klikam tą kartę. Karta będzie git tutaj użyć. Mam latanie na minutę, muszę to wykorzystać. Ała. Ej, gdzie moje 5 tirsów? Coś tam pisało, było napisane, przepraszam, powinienem mówić poprawną polszczyzną, że... O Jezu. You occasionally start to drift in random locations. Nie. Canes of their eye. Nie. Ho. Gimpy. Okej. Okay. Gimpy jest okej. Okay. I straciłem moje latanie przy okazji. Tutaj jakaś bomba? Powinienem tej książki używać ofensywnie. Używanie tej książki, żeby szukać secret roomów, jest po prostu
Nie mogę na tym polegać. Te mega troll bomby trochę są denerwujące, muszę teraz biegać tutaj. Ale okej. Jeszcze raz użyję tej książki poprawnie. Nieważne, nie potrzebowałem jej tutaj. Ale i tak spoko. Na bossie to jeszcze użyję. Jak mi się naładuje. Ej, muszę naokoło biec. Oj, gulp. Gulpa bym chciał akurat. Gulpa bym bardzo chciał. Już mam 3 trinkety zgulpowane. Z czego wszystkie 3 są dobre. Secret room będzie tu na lewo, prawda? Nie. O, kolega z branży. Jak mogę mu odmówić? Idzie ten run naprawdę, naprawdę sprawnie. Bardzo mi się to podoba. Tylko dostaje damage jak głupi. Dobra, jest mój fight room, w którym muszę wziąć udział. Przecież mam tego trinketa fajnego, którym nigdy nie miałem okazji się pobawić, a wiem, że jest niesamowicie dobry. Jedyne co bym chciał mieć to sposób wchodzenia do boss fight roomów, tych lepszych, bo dzięki nim będę mógł mieć więcej przedmiotów, co mi ułatwi jeszcze bardziej życie. Dostałem bardzo dużo bomb, bardzo, bardzo dobrze. Czy tutaj będzie secret room? Jest. Więcej monet. Tego gościa wysadzę, od razu do sklepu wejdę. To są 5 monet. Nie wiem, wezmę. Przedmiot moda. Więcej rerollów brzmi jak dobra opcja. Przygotuję sobie już książkę, żeby sobie ją kliknąć. To jest singed. Umrzyj. Wynocha. Duchy, zabijcie go. Duchy, zabijcie go. Bardzo dobrze, dziękuję. Cat's doll. Tears down, spends a big random assault of red, rotten and soul hearts. Nie. Dzięki. Dobra, tutaj. Holy Light. Holy Light jest spoko. Holy Lighta wezmę. I sobie aniołka jeszcze zabiję. Spróbuję zrolować. Chcę wykorzystać to, że mam teraz bardzo sporą ilość rerollów. Dead Dove. Tak. To jest dobry pomysł. To jest fajny pomysł. I mogę iść dalej. Mam nadzieję Minesy. To jest aż... Nie, Minesy. Okej. Okay. Lubię Minesy. O! Ten promis się odpalił. Fajnie. I kolejna mechanika. Kot czasami może mi... dać wybór, czy chcę wziąć przedmiot, czy nie. Wadą tego, że będę miał Curse of the Blind. I czy to jest warte Curse of the Blind? Nie. Jakby Curse of the Blind tutaj jest naprawdę wielką udręką po prostu. Bo, dobra, dostanę sobie Curse of the Blind i co na niektórych postaciach. Ale tutaj jak dostaniesz Curse of the Blind, to dostaniesz sobie item koci i ogólnie, który psuje ci grę. Nie możesz chodzić prosto, o na przykład. Co to jest? Kocia piramida. Czy mogę przeczytać, co to robi? D4. Nie. IPCAC. Też nie. Oil glitter bombsy? Nie. IPCAT. Hitting an enemy may cause them to blink and create an explosion after a small delay. A to? No nie! Najgorzej! Dobra, muszę grać z Marktem. Oj. Co się stało ze soundtrackiem? Przepraszam bardzo. Brzmiało to dziwnie. Dobra, sklepior. Progress do. Conjoint, niech będzie. Emperor. Emperora wezmę. A to może być Secret Room, tak swoją drogą. Charger. Szkoda tylko, że nie mogę wychodzić z pokoju bez podnoszenia przedmiotu. Teoretycznie mógłbym sklep rolować, ale czy... Nie no, jest w sklepie co rolować. Cut's Cloth. Web Dice is turning into coś tam, nie wiem co to robi. To jest takie, nie potrzebuję. Dasz mi? Ładunek? Dwa? O, fajnie. I mam już naczarżowane. To jest Ace of Clubs. Dobra, zostawię sobie kostkę, zanim tam będę rolował. I to jest Gideon. Wolałbym dostać zwykłą D6, bo teraz muszę klikać dużą ilość razy. I muszę klikać kontrola, żeby w ogóle przestać strzelać Marktem, jak mi to będzie przeszkadzać. A będzie to przeszkadzać, bo będzie tu dużo razy wybuchać. Ale dobra, niech będzie. Oła, oj. No oła, Gideon. Najgorszy. Dobrze, że mam chociaż ten Flight i Spectral. To mogę chociaż z jakiejś fajnej odległości strzelać z tych bossów. Chciałbym zdążyć na Hasha, go pokonać. Ale nie wiem, czy bym zdążył w ogóle. To bym chciał po prostu wziąć. Empress odwrócona. Wsiadłem po prostu tutaj. I odzyskałem jednego Soulhearta, to jest zawsze na propsie. Czy coś tu jeszcze chcę? Chcę Emperora tylko. Dobra. To idę dalej. Nie będę tego sklepu rolował. Nie chcę mi się. O! Oferta od kota. Dolly za Curse of the Blind. Dał i mam Curse of the Blind za to. No. 3 black hearty. Wiedziałem, że będzie worth it. Tylko mam niestety trochę dużą szansę na deala. W tym jest problem. Fajnie byłoby go nie dostać. Prawdopodobnie go dostanę, żeby mi na złość zrobić, ale... Jestem w stanie przyjąć konsekwencje za Tears Up'a, który mi jest potrzebny, tak swoją drogą. Fight Room, który da mi więcej fajnych pick-upów. Mom's Kiss. I... Dobra, wezmę zamiast tego Shot Speed Down, bo nie mam nic, z czego Shot Speed Down benefituje na razie. Niestety kolega z branży musi sobie pójść.
bo to HP mi się przyda. Plus będzie mi łatwiej tym marktem trafić. Jakaś runa. Jakaś taka. Łatwo! Ha! Frajer! Nie ma Curse of the Blind. Dobra. Cat Burglar. To jest takie se. Tears and Damage down while holding. Grants a massive tears and damage depending on the slot this is being held on. Nie? Cat Scars, damage down, damage up for coin you have, extra money scattered throughout the floor if Curse of the Blind is active. Wezmę to. Gram bardzo bezpiecznie, ale chcę to wygrać. To jest taki mój goal, by pokonać Kocura w jego własnej grze. I na razie mi to wychodzi. Cat Sneakle. To jest słabe. Dużo kocich itemów jest słabe, ale przez to, że jestem zmuszony je wziąć, to muszę je brać. Oczywiście nie muszę brać tych itemów, za które muszę płacić. To jest rzecz dobra. Co to? Ace of Spades. Tutaj sklepikarz, który sobie umarł. Dobra, wyczyszczę jeszcze. Nie no, mogę iść na bossa po prostu sobie go wyczyścić na miejscu. I może dostać już tego. Już chcę tego Devil Deala. Już jakby no. Nieważne to, co mówiłem wcześniej. Sinkers of the Blind. Dobra. I mamy Deala. I jest speed up, którego wezmę. I jest średni item. I mam 3 rerolle gotowe. Na 2 itemy w Angel Dealu. Muszę dostać coś niesamowitego, proszę. Gro. Chcę krzyknąć. Mam dzisiaj ochotę na krzyczenie. To jest słabe. To jest słabe. I to jest słabe. Dobrze, że nie będę musiał tego wziąć. Bo jak wyjdę, to on bierze tylko jeden item, którym będzie Immaculate Conception. Ja już do tego Angel Deala nie wracam. Wyczyszczę ten jeszcze jeden pokój, bo 16% planetarium to nie są żarty. Planetarium? Nie. No to lecę na następne piętro. W ogóle zauważyłem, że miałem robić krótsze filmy i nie umiem robić krótszych filmów. O, okej. To będzie fajne. Active itemów nie będę dostawał. To jest jedna z mniejszych rzeczy, które kot mi dał, które są dobre. Ale wracając, nie umiem robić krótszych filmów. Chciałem robić krótsze filmy, nie umiem tego robić, bo jestem zawsze zagadany jakiś. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Bo wiem, że lepiej się ogląda film, który jest krótszy. W sensie takim, że no lepiej obejrzeć, jak gościu gra przez 16 minut, niż jak gościu gra przez pół godziny. Ale po prostu tak to wychodzi i nie wiem, czy jestem w stanie coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że największą nadzieję mam taką, że to nie przeszkadza dużej ilości osób. I też mam nadzieję, że TikTok nie sprął mózgu tak dużej ilości osobom. O. All dropped hearts have a 24-7 na timer. A to card. Consume the item and activate. O! Ja sobie po to wrócę. Ja sobie po to później wrócę. To się wydaje dobre. Dobry koci item, co? Tak przed matką sobie tutaj wrócę po ten item. Jakbym go dostał później, to by naprawdę bolało, ale tak? No, super bym tak powiedział. Tu może być secret room. Jest. Devil. Dwa devile? Nie, moon. Wiem, że sobie użyję tego Ball of Cut na The Chest'cie. Myślę, że to będzie śmieszniejszy pomysł, bo nie zostawiać żadnych spacebarów przez cały The Chest albo Dark Room. Nie no, The Chest. The Chest jest bardziej odpowiedzialną decyzją. Ale nie dostawać po prostu żadnych spacebarów, mając już dwa nawet dobre, bo z tą książką mam synergię. Brzmi jak bardzo dobry trade offer. Mam Magneto. Magneto jest super. Nie dajcie się zwieść numerkowi przy itemie. Magneto jest super. Dobra, Treasure Room. Okej. To ja zrobię tak. Wziął to. Dobra, to już planetarium tu nie będzie. Ja bym wziął ten item, kupił. Pokonał matkę, wziął negatyw. I użył tej piguły. To jest spacebar. Czemu mi gra o tym nie powiedziała? Czemu mi gra nie powiedziała, że to jest spacebar? Dobra, nieważne. Mój plan jest dalej valid ze wzięciem negatywu, bo negatyw daje damage upa. To jest jedyny powód, dlaczego biorę negatyw. I idę dalej. Od razu. Wet Dice Sharda nie potrzebuję. Gapisa jest po prostu dobry. Może uda mi się zamienić w prawdziwego Gapiego. Może? To by było super. Wiem, że trochę zmarnowałem tą pigułę. Tą Forget Me Now. Ale nie wiem, moim zdaniem śmiesznie jest mieć i negatyw, i polaroid, bo po prostu często się to nie zdarza, taka okazja, żeby mieć oba. Bo fajnie, że to nie są takie puste story itemy bez efektów żadnych, tylko że coś robią te przedmioty. Jeden daje damage, drugi daje bardziej defensywne, jakieś shieldy. Dobra, chcę mój boss room znaleźć. I chcę przestać dostawać obrażenia. I nie chciałem grida dostać też. Dużo rzeczy nie chciałem. Ale ta full kasy to jest mile widziane. Tu jest super secret. Nieważne. Tu jest gdzieś super secret. Albo tu. Albo tu. O, proszę.
Ja się nigdy nie mylę. Jestem wszechwiedzący. Chyba. Chwila, nie trafiłem tą bombą, no 100%. Nieważne. A przecież Secret Rooma już mam. Zawsze zapominam o Secret Roomach, bo często w nich nie ma nic ciekawego. Cancer jest dobry. Explosivo zresztą też. Explosivo jest... Tu jakiś dziwny spin down. Okej. Okay. Jestem diabelsko ciekaw, co on robił. Dobra, szukam tego planetarium, bo może być tu na dole? Nie ma. O. Czemu się przeciwnicy zamieniają mi w złoto? Proszę mi powiedzieć. Który item to robi? Który? Idę po prostu do bossa i po mój polaroid. Tego się nie spodziewałem, że od razu tak wyskoczy we mnie. Wiedziałem, że zrobi oko, brimstone'owe oko. Jest mój polaroid, idę sobie dalej. Dobra, używaj mi tego boksa. Spirit Sword. Spirit Sword jest... okej. Okay. Skanceluje mi efekt tego przeklętego itema, tego markta, więc mogę fajnie, normalnie grać w grę. Plus, czy Spirit Sword oprócz tego jednego challenge'a był na kanale? Nie? Mogę się mylić, ale może nie było. I chyba przykład widać tej strzykawy, że mi HP zabrało troszkę. Czerwonego HP miałem, teraz nie mam. Zaraz się to wychiluje. No jak przeciwnicy mi ciągle HP będą dropić, to oczywiście, że to wyleczę. Secret Room? Się nie dowiem. Dagaz. Powinienem go użyć, prawda? W sensie, że tak o... Ej, tak HP odzyskałem. Dobra. Dobra. Pokaż mi. Mogę się tym pobawić. Może dostanę ten spacebar. Albo bardzo dobry trinket. O, jest spacebar. Dziękuję. Wezmę, wywalę tą muchę, ona mi nie będzie już potrzebna. Ale mam już całą mapę odkrywaną, secret roomy i ogólnie wszystko spoko i mi się to podoba. Ale ej, podoba mi się ten run. Jest naprawdę, naprawdę bardzo spoko i idzie to sprawnie. Pokonam w końcu tą postać. Dobra, już tej kuli nie używam, ja użyję ją w katedrze. O, skąd się to HP respi czasami? Nie wiem, chciałbym wiedzieć. Run jest po prostu OP, może dlatego. Tutaj secret room jest. O, Guppy's Head. Wezmę. Robię to tylko po to, żeby mieć progres do Guppy'ego. Tutaj Cat Prey, to jest średnie. Chętnie bym to zrolował, ale najpierw aniołka. Wezmę oba i idę do góry. Jest katedra i jest Wet Dice Shard. To te Cuts Options, to ma jakieś wady? Bo to spoko. Dostaję te Wet Dice Shardy bez żadnej wady? Ten item jest dobry? Co? Niemożliwe. Nie dowierzam. O! Co to? Removes all red heart coated but one damage up. Any guaranteed revives you have are replaced with a damage up. Muszę to wziąć. Jestem gapim przez to. I będę za revive dostał jeszcze damage upy, więc spoko. Brzmi to naprawdę dziwnie. Oła. Okej. Stres. Stres, bo jednak HP mi zaczyna brakować. Ale jest kamień z X-em. Który dał mi 2 HP, dobra. Idę dalej. Idę do tego secret rooma, co tam jest. Ojoj. Ja bym wolał Firemind'a już nie mieć. Mogę dostać koci item, który zmienia mi wszystkie efekty tearsów na damage. Znaczy... ten, jak on miał. Holy Light. O, Holy Light nie jest zły. Go bym chciał sobie zostawić, ale... Firemind. No i tam. Miałem w ogóle nie używać tego spacebara. No dobra, mogę sobie naczarżować po drodze. A fajnie, że te zmodowane itemy, te Guppy's Body, ten skeleton, też się liczy do transformacji. Fajne zwracanie uwagi na detale. Bardzo mi się to podoba. Ja mam habit, więc dostawanie obrażeń będzie mi charge'ować tą kulę, przez co będę dostawał większą szansę, żeby się uratować może i nie umrzeć. Oła. Oła. Dobra, daj na Isaaca. Go. Umrzyj. Umarł, dobrze. Nie wiem, co odblokowałem, bo coś się na ekranie pojawiło. Nie, mało ważne, wchodzę do skrzynki i robimy tak. Pierwsza rzecz. Ku. Druga rzecz. Cricket's Head. Trzecia rzecz to. Devil. I reszta to zroluje. Znaczy, wezmę to, zroluję to, zroluję. Enemies have a chance to become duplicated when duplicated have a small chance to drop half a hearts on death. Idę tutaj, nie chcę tu wracać. Na razie. Tu. Jimmy Bug. Mogę tu zrolować. Nie. Może być. Jest to jakiś taki stun, powiedzmy, więc nie najgorzej. Ancient Recall. Nic ciekawego. Hermit. Judgment. Nie wiem, czy dobry pomysł jest go wypłacać w tym momencie. Może jakiś reroll najpierw. Niszczę wszystko mieczem. Oj, gul. Cricket's Head mi dał fuel damage'u i teraz po prostu klikam sobie guziczki. O, Parasite. Ojoj. Ojoj.
Dobra, będę żył. Giant Cell. Nic to nie robi troszkę, ale niech będzie. Może dostanę damage i dzięki temu użyję się ten item. O! Mój conjoint, który nic nie robi z mieczem, ale jest. Delirium nie ma, ale poszedł mi ten run tak dobrze, że ja powinienem docheatować sobie. Tak, wracamy do cheatowania fragmentów klucza, żeby mega szatana pokonać. Zobaczyć jak to... Już to wezmę. Tylko, żeby mi mega szatana nie zduplikowało, bo to jest mod i to może się wydarzyć. I Boże, jak ja tego itemu nie chcę, zostaw mnie. Dobra, minus 20 speeddown, nie jest tak tragicznie. I 2 HP, Bagedowlar nie jest jednak taki zły. Dobra, mamy klucz. Idziemy na mega szatana. Bo nie dostałem żadnego rerolla i nie mam po co tych żebraczków wypłacać, o ile nie wypłacę sobie tego demonicznego. Bo dużo czerwonych serc tu leży i mógłbym to zrobić chociaż. Plus może jakieś karty dostać, bo mam tego habita. The Sun. Okej, okay. Mogę Moona wziąć. To jest dobry pomysł. Bo z tym Moonem... Oj, serce. Nie wiem skąd te serca się biorą. Chciałbym wiedzieć. Ale dobra. Chcę jakiś item z Devil Deala. Jakiś śmieszny, proszę. Tak na zakończenie. Item? Fear shot. Dobrze. Wezmę def. Nie wiem, jak będzie. I pora na wielkie zakończenie. W końcu pokonam tą postać. Dobra, mam wszystkie zdrowie. Bael kontra Mega Szatan. Okej, co się dzieje? Postać mi się odbija po ekranie, tyle wiem. Nic mnie nie pokona. Miał być to jakiś klimatyczny klimaks tego wszystkiego. A wyszło tylko to, że skopałem Mega Szatana i tyle. I dostaję za to dużo pieniędzy jeszcze. Umrzyj! Umrzyj! Czemu nagle wszędzie się pieniądze respią? Umrzyj! Jakaś maska. Oj, za se gardło zjechałem. Nie chcę delirium. Naprawdę. Delirium mnie ostatnio nudzi. Dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała!